jeszcze nie widziałam, żeby młody człowiek tyle czasu spędzał w bibliotece. Tyle czasu. Pani Czytus ledwo pół roku temu, jak ze studiów w Pradze wróciła, już całymi dniami w książkach nosem przesiaduje. Tak. Nawet obiad każe sobie tam podawać. Nawet obiad. Mówi, że księgozbiór i dokumenty rodzinne w nieładzie i że tego uporządkować trzeba. No na pewno trzeba, no zapewne trzeba uporządkować, ale 19 lat ma się tylko raz w życiu. Tylko raz. A książki przecież nie uciekną. Prawda? Tak. Bardzo jestem zmartwiony. Pani Czytusem. Bardzo jestem zmartwiony. Zasługi Tytusa hrabiego Działyńskiego są niepoliczalne. Ten arystokrata, wydawca, kolekcjoner, reformator rolnictwa i powstaniec na stałe już związał się z tradycjami XIX-wiecznego Poznania i Kórnika. Był także ciekawym człowiekiem, poliglotą, człowiekiem o ujmującej osobowości, choć znającym swoją wartość i niewolnym od snobizmu. Tytus Działyński zmarł nagle w nocy z 11 na 12 kwietnia 1861 roku w swoim Pałacu Poznańskim, tym samym, który 65 lat wcześniej był miejscem jego urodzenia. W dniach od 11 kwietnia do 7 maja 1848 roku przebywał w Poznaniu Juliusz Słowacki z zamiarem dołączenia do rewolucyjnych wydarzeń w zaborze pruskim. Najpierw mieszkał u Karola Libelta przy świętym Marcinie 56, później zaś u Augusta Bukowieckiego przy Piekarach 12. Poeta bardzo przeżywał działania Polskiego Komitetu Narodowego. Emocjonalnie, nie zaś racjonalnie, oceniał też poczynania władz poznańskich. Plonem pobytu Słowackiego w mieście był między innymi złośliwy w tonie wiersz Poznańczanie, wyszydzający wielkopolskie metody przygotowań powstańczych. 11 kwietnia 1848 roku Jakub Krauthofer Krotowski zebrał w Kórniku garstkę ludzi i napadł na patrol pruskich huzarów. W odwecie już po kilku godzinach wojsko pruskie doszczętnie splądrowało Kórnik oraz Bnin. 11 kwietnia 1852 roku w Hucie Miastkowskiej koło Garwolina urodził się Leon Wyczółkowski, wybitny malarz i grafik, uczeń Wojciecha Gersona i Jana Matejki. Z Wielkopolską Wyczuł związany był od 1922 roku, gdy swoje zbiory artystyczne podarował Muzeum Narodowemu, a później osiadł w podarowanej mu resztówce w Gościeradzu. Lubiano go i szanowano, a niezrównane akwarele przedstawiające dęby rogalińskie na trwałe weszły do malarskiej tradycji regionu. Leon Wyczółkowski zmarł w Warszawie w grudniu 1935 roku. Kazimierz Bronsford był działaczem politycznym i społecznym związanym ze środowiskiem ziemiańskim i rolniczym. Redagował poradnik gospodarski i kalendarz rolniczy. Organizował pomoc żywnościową dla ludności Królestwa Polskiego i Śląska. Z czasem został też patronem wielkopolskich kółek rolniczych. Kazimierz Bronsford zmarł w Poznaniu 11 kwietnia 1925 roku.